Likwidacja oddziałów covidowych. 31 marca w województwie warmińsko-mazurskim znikną oddziały covidowe. Nie będzie także szpitali tymczasowych. W całym kraju, a także w regionie Warmii i Mazur, następuje spadek liczby osób zakażonych koronawirusem i przebywających z tego powodu w szpitalach. Dotychczasowe oddziały covidowe będą przyjmować pacjentów z innymi schorzeniami. W związku z powyższym większe wyceny i finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będą obowiązywać właśnie do 31 marca. W kolejnym miesiącu będą finansowane ze środków publicznych w ramach umowy. Minister zdrowia podjął decyzję 28 lutego o zakończeniu dotychczasowego specjalnego trybu finansowania części świadczeń covidowych. Ilość zakażeń w szpitalach maleje. Dla przykładu, Ostróda ma do dyspozycji 140 łóżek covidowych, z czego zajętych jest raptem ponad 30. Osoby zakażone koronawirusem przechodzą omikrona bardzo często w domu, tak? On nie robi takiego spustoszenia jak te wcześniejsze odmiany, chociażby Delta. Atakuje głównie górne drogi oddechowe i nie schodzi, że tak powiem, atakuje płuc, co jest w tym przypadku bardzo, bardzo istotne. Szpital w mieście, funkcjonujący zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem wszystkie oddziały, to cenne udogodnienie i potrzeba. Lada dzień Ostróda będzie mogła cieszyć się w pełni z opieki medycznej. Od 20 marca, czyli za dosłownie parę dni, w zasadzie cała bryła główna szpitala będzie już do dyspozycji pacjentów niecovidowych, czyli wracamy powoli do normalności. Natomiast za mną tu widoczny oddział zakaźny nadal będzie obsługiwał tylko i wyłącznie pacjentów zakażonych koronawirusem oraz jedno mamy miejsce przeznaczyć na oddziale intensywnej terapii do pacjentów już takich wymagających rzeczywiście tej poważniejszej hospitalizacji, czyli z użyciem respiratorów. Uchodźców wojennych z terenu Ukrainy jest coraz więcej. Trzeba zapewnić im godne warunki. Dostęp do służby zdrowia wpisuje się na listę pilnych potrzeb. Zgodnie ze specustawą, która wyszła nie tak dawno, parę dni temu, wszyscy uchodźcy, którzy w tej chwili przebywają na terenie naszego kraju, mają możliwość korzystania z pełnej opieki medycznej, tak jak Polacy, nie ma z tym najmniejszego problemu. W sytuacji, kiedy dostaną już PESEL-e, tak, będą, że tak powiem, zaczytani, ich dane będą zaczytane do systemów informatycznych, także nie będzie z tym najmniejszego problemu, żeby korzystali z naszej opieki medycznej. Tak samo szczepienia, które tutaj wykonujemy na oddziale zakaźnym, jeżeli osoby będą chciały się szczepić, nie ma z tym najmniejszego problemu. Będą dostępni lekarze, to i zdrowie być powinno. Tego sobie życzmy. Olsztyńscy profilaktycy wymieniają się doświadczeniem zawodowym. Czasy się zmieniają, a coroczne spotkanie organizowane przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie to nie tylko platforma wymiany myśli, ale też okazja do ponownego zadania sobie fundamentalnych pytań. Co to znaczy być profilaktykiem, kiedy się jest trenerem sportowym, kiedy się jest harcmistrzem, czy kimś tutaj, prawda, z harcerstwa, proboszczem albo wikarym w parafii, albo dziennikarzem. Co to dla mnie znaczy, profilaktyka? A ta, aby była skuteczna, powinna zdaniem dyrektora Błażeja Gawrońskiego opierać się nie tylko na wysokim poziomie przygotowania zawodowego profilaktyka, lecz również na jego postawie moralnej i systemie wartości, którym daje wyraz na co dzień. No konkretnie, trener sportowy pali papierosy. No, wydawało się, że trener ma być dobrym trenerem, a nie jest również nauczycielem życia. Jest również kimś, kogo będzie się naśladowało. Stąd składane do Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień oferty profilaktyków będą weryfikowane także pod kątem prezentowanych przez profilaktyków postaw i wartości etycznych. Okazja do tego już niebawem. Środowe spotkanie 16 marca to też inauguracja kampanii Zadbaj o zdrowie w głowie. Taki mamy na to pomysł, żeby jednak jakby wspierać Olsztynian, którzy z pozoru dobrze funkcjonują, żeby właśnie funkcjonowali jeszcze lepiej i żeby też zapobiegać temu jakby takiemu destrukcyjnemu radzeniu sobie, wchodzeniu na taką ścieżkę z jakiegoś złego radzenia sobie w różnych sytuacjach. A to dotyczyć może wszystkich grup wiekowych, szczególnie młodych. W tym wypadku umiarkowany optymizm można czerpać z badań ankietowych przeprowadzonych w olsztyńskich szkołach w 2021 roku.
Cieszy nas to, że jest nieznaczny, ale jednak spadek używania alkoholu na przykład wśród młodych ludzi. Jest również zaznaczony fakt pewnej marginalizacji tych nowych środków psychoaktywnych, czyli tak zwanych dopalaczy dawniej, prawda? To cieszy, no ale jednocześnie martwi skala używania tych używek. Teraz przed profilaktykami pytanie, jak sobie z tym problemem poradzić. Wyniki działań profilaktycznych poznamy zapewne podczas kolejnego spotkania specjalistów w zakresie profilaktyki. W powiecie ostródzkim sztaby już odliczają dni do 31. finału, nie zapominając o emocjach związanych z tegorocznym graniem. Ci, co mogą, chętnie co roku licytują i to za niemałe pieniądze. Takie są uroki WOŚP. Dwóch panów na sali wprawiło w zadumienie wszystkich, którzy byli tego świadkami, ponieważ walczyli najpierw setkami, potem dziesiątkami, tysiącami, a potem dziesiątkami tysięcy, więc nabierało to naprawdę takiej pięknej dramaturgii z finałem 20 tysięcy i cieszę się, że takie pieniądze mogły zasilić Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy z tak szlachetnym celem jak dbanie o wzrok. Gminy z terenu powiatu ostródzkiego postawiły na ścisłą współpracę, co przyniosło nieoczekiwane wyniki. Jedna gmina ma lepsze walory w danym obszarze, inna ma lepsze w innym obszarze. Połączenie tego dało kwotę niebagatelną, bo to jest 52 tysiące złotych, to na mieszkańca są, licząc na te dwie gminy, to około 5 zł każdy mieszkaniec tej gminy wpłacił na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No rekord świata. Współpracują gminy, współpracują sztaby z lokalnymi instytucjami. Zaangażowanie w orkiestrę Jurka Owsiaka nadal wszyscy wykazują ogromne. Użyczane są miejsca, trwa wzajemna inspiracja. Dodatkowo też wspieramy ich, organizując całe zaplecze techniczne, przeprowadzając różne próby akustyczne, nagłośnieniowe. To wszystko zawsze jest po stronie GOK-u, a wolontariusze po prostu organizują cały finał. W tym roku koncertowano, licytowano na rzecz leczenia wzroku u dzieci. I co cieszy, od lat to głównie najmłodsi angażują się w zbiórki. Mimowolnie, nawet jak zapisałam się do prowadzę tą Wielką Orkiestrę, to biorę dzieci ze sobą. Więc od razu chcę ich wykorzystać do tego, żeby też zostali wolontariuszami. W ogóle zauważyłam zainteresowanie wśród ludzi. Jeżeli widzą małe dziecko z puszką, to z wielką przyjemnością tam rzucają te pieniądze, więc to jest naprawdę fajny też motyw do tego, żeby zachęcić ludzi do rzucania do puszki. Powiat ostródzki po zsumowaniu zbiórek w poszczególnych sztabach może pochwalić się kwotą 120 tysięcy złotych. Z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim sztabom, które przybyły na to zebranie powiatowe, że tak powiem, sztabów. Podsumowały swój finał i przedstawiły właśnie też swoje spostrzeżenia co do następnych finałów. I spotkanie, które odbędzie się przed 31. finałem, myślę, że będzie takim owocnym spotkaniem, że nazbieramy jeszcze więcej tych pieniążków dla WOŚP-u w powiecie ostródzkim, a kwota niebagatelna, bo prawie 300 tysięcy złotych w tym roku, będzie jeszcze większa. Pomagamy sobie, włączamy się do akcji, nie jesteśmy obojętni. Bierna postawa może kiedyś niemiło zaskoczyć. Nie wiadomo kiedy, komu i jaka pomoc będzie potrzebna. Remont i modernizacja budynku Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie nie jest tylko marzeniem. Obiekt czeka gruntowny lifting dzięki środkom unijnym. Wartość pracy wyniesie niemało, ponad 6 milionów złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zasili pracę kwotą 2 milionów 600 tysięcy złotych. Mniej więcej za dwa lata będziecie Państwo mogli gościć wspaniale wyremontowanym centrum. Będziemy mieli termomodernizację, remont dachu,
a salę widowiskową i niezbędne pomieszczenia, które potrzebują remontu. Kultura. Rola jej jest nieoceniona. Stanowi duchowy i materialny dorobek społeczeństwa. I skoro jest zapotrzebowanie na wsparcie finansowe, zostaje ono uwzględnione przez samorząd województwa, czego dowodzi nie tylko najbliższe zadanie. Mamy dość szeroki zakres inwestycyjny. Przypomnę o finalizowaniu inwestycji na polach Grunwaldu. Ale tak jak i w Elblągu, tak i tutaj w Olsztynie musimy zadbać o nasz Wojewódzki Dom Kultury, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. CEIK znany jest z bogatej oferty kulturalnej. Teraz zasłynie i z siedziby. Po wykonanych pracach także sam obiekt będzie reprezentował region na wysokim poziomie. Inkluzyjny nurt edukacji szkolnej. Oczywista nieoczywistość. Taki jest tytuł konferencji, która odbyła się 17 marca w Olsztynie. Co się kryje pod takim, dla niepedagogów, nieco tajemniczym tytułem? Dzisiaj to, że dzieci z niepełnosprawnością są w szkołach ogólnodostępnych, jest faktem. I to jest właśnie inkluzyjny, czyli włączający nurt edukacji. Co zatem w tej oczywistości, z którą mamy do czynienia na co dzień, jest nieoczywistego? Nie ma jeszcze w naszej edukacji szkolnej kultury edukacji włączającej i ogromnego wsparcia dla całej grupy w klasie ogólnodostępnej, by każdy w klasie czuł się ważny, by każdy w klasie pracował na miarę swoich możliwości, ale z uwzględnieniem jego potrzeb. Aby tak się stało, 1 lipca ubiegłego roku powstało pierwsze w województwie warmińsko-mazurskim specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą. Rolę tę pełni zespół placówek edukacyjnych Szkoła Podstawowa nr 4, specjalna dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Olsztynie. Zadaniem centrum jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym, m.in. w zakresie doskonalenia kadry szkolnej. I chodzi o to, by edukacja szkolna była tak prowadzona i tak zaprojektowana, żeby każdy znalazł wsparcie, swoje miejsce i osiągnął najwięcej jak się da, co oczywiście nie wyklucza istnienia szkół specjalnych. Łącznie takim wsparciem objętych zostało 6 placówek w Olsztynie i jedna w Rusi, a realizację przedsięwzięcia wspiera m.in. prezydent Olsztyna. Stosujemy już oceny kształtujące, są oceny opisowe w pierwszych klasach szkoły podstawowej, a zatem my do tego systemu włączającego przygotowujemy się już od wielu lat i to postępuje. Chociaż rzeczywiście coraz większa jest skala dzieci potrzebujących wsparcia specjalistycznego i myślę, że o ile do niedawna mogliśmy mówić o pojedynczych przypadkach w oddziale, w szkole takich dzieci potrzebujących, to teraz jest tego coraz więcej i to stanowi dla nauczycieli wyzwanie. Z tym wyzwaniem od wielu lat stara się mierzyć Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W Katedrze Polityki Specjalnej i Resocjalizacji kształcimy studentów studiów jednolitych magisterskich 5-letnich w zakresie właśnie na kierunku polityka specjalna w różnych zakresach. Między innymi edukacji, rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. I w tym programie studiów mamy ujęty taki szeroki blok edukacji włączającej, czyli można by powiedzieć w dużym skrócie, że studenci, którzy kończą 5-letnie studia, standaryzowane u nas, otrzymują również szerokie przygotowanie do pracy w edukacji włączającej w różnych miejscach, w różnych placówkach. Wyzwaniem dla nauczycieli jest też obecna sytuacja, bo nie maleje fala uchodźców z wojny w Ukrainie, których dzieci też trzeba będzie większej niż dotychczas skali włączać w nasz system oświaty. Idzbarska społeczność szkolna borykała się z brakiem hali do zajęć wychowania fizycznego od zawsze. Co pokolenie to WF na dworze. Naszym marzeniem nadrzędnym było zbudowanie sali gimnastycznej, ponieważ szkoła, budynek istniał od 1920 roku i te zajęcia sportowe nigdy nie miały miejsca w sali gimnastycznej, bo jej po prostu fizycznie nie było. Ledwo obiekt urósł w oczach, a dziecięca wyobraźnia i pragnienia uruchomiły się momentalnie. Tak rodzi się miłość do sportu. Dzieci cieszyły się niezmiernie, już jeszcze sala nie była oddana do użytkowania, już dopytywały, kiedy pójdziemy. No powiem tak, że radość jest do tego stopnia, że nawet na języku polskim jestem pytana, czy pójdziemy na halę. Aż chciałoby się powiedzieć, mała rzecz, a cieszy, ale nie taka mała. Wysokie koszta na szczęście udało się przeskoczyć.
cała inwestycja zamknęła się kwotą prawie 6 milionów 800 tysięcy, tam nie będziemy wchodzić dokładnie w szczegóły, z tego około 2 milionów otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu, a 4 miliony 800 to jest wkład samorządu rozłożony na 2 lata, tak, dlatego mogliśmy udźwignąć tę inwestycję, nie było możliwości, żeby ją zrobić tam w trybie jednorocznym, czyli w trybie 2-letnim. Historia szkoły Widzbarku oddaje jej waleczny charakter. Dzięki swojej aktywności i zapałowi z powodzeniem rozwija skrzydła. A był czas, że miało być inaczej. Jesteśmy w przepięknym obiekcie, przy przepięknej szkole, która była kiedyś skazana na, praktycznie rzecz biorąc, niebyt i likwidację. Jeżeli się chce i jeżeli się dobierze odpowiednią grupę osób, i ma się marzenia, to te marzenia właśnie dzisiaj zostały spełnione. Jesteśmy w pięknej, nowoczesnej sali sportowej w miejscowości Izba. W planach jest jeszcze boisko wielofunkcyjne zewnętrzne i nikt nie wątpi, że i takie tu powstanie. I jak tu nie być dumnym, zostać właścicielem kolekcjonerskiego motocykla Indian, piękna i kosztowna rzecz. Joasia i Albert wzięli udział w licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zostali posiadaczami tej niezwykłej maszyny. No i tak się trafiło, że w tym roku Indian był wystawiony. Oczywiście to, że jest na aukcji jubileuszowej, to też miało tutaj duży wpływ. Także można powiedzieć, że splot kilku wydarzeń tutaj nastąpił. Członkowie klubu IMRG First Poland zrobili zrzutkę, by następnie przekazać sprzęt w WOŚP. Podbijających wartość maszyny rywali nie brakowało. Przepiękny, kolekcjonerski, legendarny Indian poszedł za 80 tysięcy złotych. Bardzo się cieszymy. Inicjatywa IMRG First Poland podarowania, przekazania na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy motocykla FTR spotkała się z olbrzymim odzewem środowiska motocyklowego. Licytacja trwała ponad 3 tygodnie. Nowi właściciele tym samym dołączyli do społeczności fanów motocykli Indian i będą zapraszani na zloty. Dla zainteresowanych najbliższy planowany jest 22 maja w Zatorze, 15 lipca w Mrągowie. Muzyka ma magiczne oddziaływanie na każdego. W trudnych sytuacjach potrafi być nam szczególnie bliska. Dlatego Ostruda zagrała. Serce się kraja, jak się patrzy na to wszystko, co się tam dzieje, ale naprawdę stanęliśmy na wysokości zadania. Każdy wspiera jak może, tak? Ktoś może to da jakiegoś pieniążka, ktoś da coś, co ma w domu, podzieli się, ktoś przyjmie drugiego pod swój dach i razem tutaj połączyliśmy siły. My muzykujemy, gramy. Każdy robi, co może w tej trudnej sytuacji. Koncert Gramy dla Ukrainy to nie tylko dobra muzyka, ale i pyszne przekąski. Koło gospodyń wiejskich z Brzydowa zadbało o kubki smakowe muzyków i zgromadzonej widowni. Sporządzone ciasta osłodziły nastroje. Są na pewno smaczne, no i są słodkie. Jednoczymy się z Ukrainą i my sami się jednoczymy. Muzycy grają, by pomóc, miasta łączą pomysły, by pomóc. Ostrudzianie do wspólnej muzycznej inicjatywy zaprosili mieszkańców Torunia. Witajcie panie, mnie na imię Artur, jestem mistrzem w pierniczeniu. Przybyliśmy z Torunia po to, by dzisiaj wspomóc ten wspaniały koncert i z ludźmi popierniczyć sobie, czyli tradycyjne toruńskie pierniki z nami wypiścić dzisiaj sobie można. Polsko-ukraiński zespół Enej z Olsztyna nie mógł być nieobecny. Koncert na rzecz Ukrainy to także koncert na rzecz bliskich. Część członków grupy ma ukraińskie korzenie. Oczywiście, no, ta sytuacja dotyka wszystkich, całą Europę, cały świat. Obecna sytuacja, która dzieje się w Ukrainie, mówimy tutaj o agresji Rosji, mówimy tutaj o wojnie, nas dotyka ona jeszcze bardziej osobiście, ponieważ ja mam tam bardzo dużo rodzin, nasz basista robi się w Lwowie, więc ta sytuacja tyczy też nas bardzo osobiście. Cieszy nas bardzo odzew ludzi, że przychodzą, biorą udział w takich koncertach i wszyscy jakby jesteśmy czynnie biorący udział w pomaganiu. Ze zbiórki do puszek podczas koncertu udało się zebrać niebagatelną kwotę ponad 29 tysięcy złotych. Pieniądze trafią do ośrodka Ostruda Camp, gdzie przebywają uchodźcy z Ukrainy. Naprawdę skrzydłów nie mogę mieć. Rozłożył ręce, chyba tego chcę.
to raj.